witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią Denka. Tym razem pielęgnacja, bardzo dużo rzeczy pod prysznic. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia filmiku. Pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, jest to płyn pod prysznic z Isany. I jest to płyn o zapachu z marakują, z owocami marakui, przepięknie pachniał. Ja bardzo lubię Isanę i powiem Wam szczerze, że uważam, że to są bardzo fajne płyny pod prysznic. Chyba się będę przerzucać powoli na Isanę, bo kosztuje 2,99, a mają bardzo fajne zapachy, konsystencję, 300 ml, ładne butelki, które nie zajmują dużo miejsca. Kolejna rzecz to ogromna butla i jest to Goldwell Style, Texture Style i to jest moc piąteczka, najmocniejszy. I to jest tak zwany suchy lakier do włosów. To jest moja już chyba 6. albo 7. butelka. Ja ten lakier do włosów kupuję praktycznie ciągle. Nie szukam innego, nie interesuje mnie, czy jest jakaś nowość, czy są jakieś fajniejsze. Ten mi bardzo służy. Uważam, że jest bardzo dobry. Nie skleja włosów, nie robi takiej kopuły. Także ogólnie bardzo pozytywnie. Bardzo lubię ten lakier do włosów. Teraz będą dwa żele pod prysznic z Original Source. Jeden mam duży, 500 ml. Mój ulubiony. Vanilla and raspberry. O, jak to pachnie, słuchajcie, przepiękny zapach. Powiem szczerze, że to jest jeden z naprawdę moich ulubionych zapachów i ta słodycz w łazience, która potem jest po prostu cud, miód, malina. Bardzo go lubię, ale niestety Original Source jest troszeczkę drogi, więc tak średnio się opłaca. Ja czasem na promocjach je kupuję, ale tak to średnio one się opłacają. A drugi, który też kupiłam na promocji, to jest zapach kokonat, czyli to jest kokosowy. Przepięknie kokosowo właśnie pachnie. Ja tutaj też wyczułam jakąś nutę kakao, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię ten płyn pod prysznic, żel pod prysznic i Original Source są produktami wegańskimi, więc jeżeli ktoś lubi takie produkty, to polecam. Pięknie pachną, bardzo dobrze się nimi myje, ogólnie same plusy. Następna rzecz w moim denku to z La Roche-Posay Efaclar Duo. Jest to moja druga albo 3. tubka i ponieważ ja mam dosyć problematyczną cerę, taką bardzo podatną na trądzik, to nie wyobrażam sobie życia bez tego kremu. On mi widocznie reguluje i hamuje wyłażenie moich nieprzyjaciół. Bardzo dobry krem, wysusza, ale można na niego nałożyć jakiś nawilżający krem, bo on tak jakby zastyga na twarzy. Także bardzo fajny, 40 ml i nie jest to tani krem, ale też na różnych promocjach można bez problemu w dobrej cenie go kupić. Polecam. Teraz co prawda jest Efaclar Duo Plus, już nie ma tej starej formuły. Właśnie zaczęłam nową tubkę właśnie z tym plusem i zobaczymy, czy będzie lepszy, czy gorszy, czy bez zmian. Bardzo długo tą jedną tubkę zużywałam, no w końcu to jest 40 ml. Kolejna rzecz to jest Lady Speed Stick w żelu. Bardzo lubię tą serię żelową z Lady Speed Stick i to jest mój ulubiony antyperspirant. Zawsze po niego sięgam. Nie wyobrażam sobie porannej toalety właśnie bez tego antyperspirantu. Nie lubię dezodorantów, nie lubię kulek, a ten żelowy antyperspirant jest naprawdę genialny. Bardzo długo utrzymuje się na skórze, reguluje reguluje pucenie, no i zapach mają bardzo ładny. Także polecam Wam serdecznie. On kosztuje około 6-9 zł. Zależy jaka promocja, oferta w sklepach. Ja zwykle go kupuję tak za około 6 zł. Teraz płyn micelarny. I to jest płyn, który był w Big Lossy Dottore Cosmetic. Chyba to jest coś francuskiego, wydaje mi się, ale nie jestem pewna. Trochę go męczyłam. Miałam go na 2 wyjazdach i potem w domu go wymęczyłam. Strasznie tak dziwnie zmywał ten makijaż. Był taki przeciętny, ale bardziej w kierunku słabego i pamiętam, że ta próbka 100 ml była dosyć droga, także no taki średni, ale fajnie, że taka buteleczka, bo można było zabrać w podróż, a nie wielką butlę płynu micelarnego. Dalej żel do higieny intymnej Oriflame Feminelle. Już Wam mówiłam o tym żelu nieraz, także nie będę się jakoś bardzo powtarzać. Dla mnie bardzo dobry żel do higieny intymnej, chyba idealny, także polecam Wam go bardzo, bardzo gorąco. Przed chwilą był Oriflame, teraz będzie Avon i z Avonu Avon Senses i butelka wygląda tak. A zapach był jakiś taki mleczno-ryżowy, coś takiego. Bardzo fajny, delikatny, trochę taki kremowy. Mi on przypadł do gustu, aczkolwiek szybko się zużył. Jak na 500 ml, ogromna butelka. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasem firmy 500 ml dają radę spakować w takich zgrabnych, poręcznych butelkach, a czasem są takie wielkie, które do tego jeszcze słabo lubią stać, przewracają się, ale ogólnie nie był zły, ładnie pachniał, dobrze się nim myło, także ok. 2 odżywki do włosów teraz będą. Pierwsza to jest Schwarzkopf Essence Ultimate, polecana przez Claudię Schiffer z Omega Repair, odbudowa włosów z olejkiem Omega. Włosy zniszczone i osłabione. Powiem Wam, że nie widzę, co ta odżywka robi kompletnie. Moim zdaniem ona mi tylko tłuściła włosy, na pewno nie odżywiała końcówki, takie jakie mam po tej odżywce. Okropnie się rozczesywały włosy, a przecież odżywka ma właśnie też pomagać w rozczesywaniu, także takie trochę słabe moim zdaniem. Nie byłam zadowolona. Kolejna odżywka z Planet Spa Avon i ja uwielbiam tą odżywkę. Tą fioletową bardzo lubię. 200 ml w bardzo dobrej tubce. Wszystko można ładnie wycisnąć. To jest nawet maska, nie odżywka. Z brazylijskimi jagodami acai. Przepięknie pachnie. Po prostu uwielbiałam ją. Zresztą mam ją teraz pod prysznicem, bo dostałam od Oli kolejną tubkę, z tego bardzo, bardzo się cieszę. I po prostu to jest jedna z fajniejszych odżywek do włosów, jakie miałam w ogóle. Ma taki lekko niebieski kolor, nie wiem czy to będzie tutaj widać, o, taki fioletowy nawet powiedziałabym. I wydaje mi się, że troszeczkę wpływa na wypłukiwanie ciepłych ton z włosów. Nie wiem, czy to moja jakaś autosugestia, czy tak rzeczywiście jest, ale przepięknie pachnie. Ja ją używałam do moich włosów, które mam bardzo długie. Powiem Wam, że już się trochę męczę, więc do ślubu jeszcze wytrzymam, a potem trochę ścinam je, ale na moje długie włosy sprawowała się bardzo dobrze i też jest fajna do pędzli. Bardzo fajna. Na początku nią pędzle odżywkowałam, ale potem było trochę szkoda, więc zostawiłam tylko dla moich włosów. I na tych pędzlach zostawią lekko fioletowy kolor, więc dlatego też myślę, że z włosów troszeczkę wypłukuję te ciepłe tony właśnie przez to, że troszeczkę zabarwia. Także nie wiem. To takie moje przemyślenia luźne, ale bardzo serdecznie Wam polecam. Tą odżywkę, jest świetna. Kolejny żel pod prysznic z Isany. Jest to żel o zapachu melona i gruszki. Och, jaki on był smaczny. Smaczny w zapachu. Po prostu jego zapach był taki jakby takie świeżo wyciśnięte, przekrojone cytrusy, po prostu powąchać, no rewelacja. Bardzo mi się podobał, powtórzę, 2,99 w Rossmanie za 300 ml. Myślę, że to są bardzo fajne żele pod prysznic. Kolejny żel pod prysznic z Oriflame'u. Jest to z serii Natural Secrets. I tutaj mamy arbuz z aloe vera. I ja najbardziej czułam tutaj aloes, co mi się bardzo podobało, bo lubię zapach aloesu, w ogóle lubię pić aloes, więc to była sama przyjemność. Butelka jest troszeczkę taka, jakbyśmy kupili sok taki do picia. Bardzo fajnie to wygląda, gęsty, dobrze myło się nim, no i rzeczywiście ten zapach przepiękny pod prysznicem, także polecam Wam go serdecznie, warty uwagi na 100%. Następna rzecz to Bioderma, 500 ml, płyn celarny. W tanku były dwie takie 500, ale pokazuję Wam jedną. Najlepszy płyn micelarny. Ja kupuję w aptece Zico. Jestem zadowolona tam z ceny. Za dwie 500 płacę 65 zł. Także myślę, że cena taka w miarę ok. A płyn bardzo dobry. Najlepszy, jaki używałam. Także jestem z niego zadowolona i będę go używać dalej. Kolejna rzecz to szampon do włosów z Timoteja. Kolejny, już nie będę się nad nim rozwodzić, bo już wiele razy był w denku. To są szampony, które naprawdę są dla mnie najlepsze i bardzo je lubię. Zwłaszcza ten kokosowy, jakoś najbardziej przypadł mi do gustu. Lubię markę Timotei bardzo. Płyn micelarny jeszcze, jaki używałam, to jest z Bourjois do demakijażu oczu i ust. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajny, bardzo dobrze zmywał makijaż, aczkolwiek nie zmywałam nim oczu, ponieważ mnie troszeczkę szczypał. Także usta, twarz jak najbardziej, oczy delikatnie omijałam, ale byłam z niego zadowolona, dobrze zmywał, także myślę, że fajna alternatywa, jeżeli chodzi o Biodermę. Krem pod oczy, jaki używałam bardzo długo, chyba z rok, może trochę mniej. Tołpa Dermo Face Hydra Active. I tutaj tego kremu żelu odprężającego pod oczy było 10 ml, więc bardzo dużo jak na krem pod oczy. Na początku byłam z niego bardzo zadowolona. Myślę, że tak do połowy tubki, albo nawet trochę więcej. Potem, kiedy już zaczynałam go kończyć, to wydawało mi się, że już nie jest taki super, że chciałabym czegoś więcej, czegoś bardziej nawilżającego, czegoś bardziej odświeżającego i nadal takiego kremu pod oczy nie znalazłam. Także ten był bardzo fajny, ale potem tak trochę już jakby moje oczekiwania były większe, nie wiem, no, ale ogólnie bardzo zacny, porządny krem pod oczy. Polecam Wam. jest fajny, jest w porządku. Nie no, jest w porządku, nie ma się co przyczepiać do niczego przy nim. Kolejna Isana, żel pod prysznic, i tą Isanę pokazywałam Wam na Instagramie jakiś czas temu, bo byłam zachwycona tym zapachem. Jest to wiśnia z czekoladą. Słuchajcie, to pachniało przeobłędnie i bardzo słodkie opakowanie, trochę jakby gorset, tak nie? Tak mi się wydaje, no takie słodkie kobiece opakowanie, i to było z takiej specjalnej, limitowanej serii. Isana również ma takie serie, także bardzo porządny płyn pod prysznic, bardzo mi się podobał. I to było na tyle, koniec mojego denka. Dajcie znać, jeżeli używaliście którejś z tych rzeczy, co o nich uważacie. No i widzimy się w kolejnych filmikach już niebawem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, ściskam, pozdrawiam i pamiętajcie o komentarzach i kciukach do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Pa, pa!